Cześć wszystkim, z tej strony Daniel Marczak, czyli Fight O'Clock, godzina prawdy o sportach walki, egzekutor Superfight. Jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, w klubie Pretorium, Czechmat Poznań, jest z nami Patryk Wysocki, cześć. Siema. Chcieliśmy Cię zapytać dzisiaj o kilka rzeczy związanych z egzekutorem. Przede wszystkim powiedz nam, czy Twoje przygotowania już ruszyły pełną parą, czy są jakieś specjalne, czy klasycznie, jakby robisz swoje? Nie. Przygotowania są takie jak zawsze do wszystkiego po kolei w sezonie, więc nic tam się nie zmienia. Jedyne co, to zwracam trochę bardziej uwagę na te uderzenia, gdzie tam mogą mi się przytrafić. No i te takie dla mnie troszkę niewygodne jest to, że one są już od stójki, więc jakoś muszę do tego inaczej podejść, bo wiem, że Łukasz ma niezłą stójkę z tego co pamiętam, więc to wiadomo, że to są tylko liście, ale... To nie znaczy, że po liście nie można paść. No właśnie, skoro jesteśmy przy jakby samych uderzeniach otwartą dłonią i przy Twoim oponencie, no wydaje mi się, że ma ciężką rękę, raczej ma jakąś przeszłość w MMA. Powiedz mi, jaki Ty masz pomysł na tę walkę, jeżeli możesz nam coś tutaj zdradzić? No bo Twój styl, tak jak zauważyłeś, jest raczej taki nie bardzo liściowy w tej konwencji. Nie, no mój styl jest raczej taki mocno sportowy, ale jeszcze nie sprecyzowałem swojego planu na walkę, więc nie określę tego na razie. Cały czas o tym myślę, jak to rozegrać. Wiadomo, że to jest tak, że w walce można sobie planować coś, a potem w walce wychodzi zupełnie inaczej. Mam tylko nadzieję, że gdzieś tam nie będę miał jakiegoś totalnego niefartu i gdzieś tam po prostu mnie nie zagłuszy ani nic takiego, że to będzie cały czas się toczyło. No, cały czas będziemy w grze. Pewnie słyszałeś o projekcie Favela, o jakby akcji społecznej, która towarzyszy temu zamieszaniu właśnie, czyli tej gali. Wyciągamy dzieciaki z łódzkich kamienic. Powiedz, jak Ci się to podoba, że dzieciaki poprzez brazylijskie jiu-jitsu będą zyskiwały nowe wzorce i będą mogły spróbować czegoś innego, aniżeli tylko po prostu patologii z bramy, nazywając to najbardziej trywialnie? Każda taka inicjatywa jest, wiadomo, super, dlatego że im więcej takich możliwości, ktoś taki, gdzieś tam dzieciak, który może nie ma zbyt wiele szans na starcie, ma i ma je do wykorzystania, tym lepiej. Mi się wydaje, tak z tego, co gdzieś tam pewnie próbowałem obserwować takie projekty, to pewnie wymaga dużo cierpliwości, tak? Bo to jednak podejrzewam, że to nie w każdym przypadku może się udać, ale generalnie nawet jeżeli uda się w kilku, to już mega super. A wiem, że jeżeli tacy zawodnicy gdzieś tam nawet z historii jiu-jitsu są wyciągnięci, powiedzmy, naprawdę z ciężkich warunków, albo gdzieś tam początkowo nikt w nich nie wierzył, no to potem wyrastają z nich mega zawodnicy, nie? Na przykład z takiego projektu jest Jacare. No na przykład, tam w Brazylii to jest mnóstwo takich projektów, ale podejrzewam też, że no jednak to jest też inny rodzaj faweli, tak powiem, bo Polska jednak ta favela. Brazylijska fawela jest naprawdę walką o życie czasami, więc ale to nie istotne. W każdym razie, jeżeli wyjdzie z tego projektu kilka osób, które po prostu przewartościują swoje życie, no to już jest warto. Dokładnie tym samym się kierował Maciek Studziński, jakby kreował ten projekt, więc no, trzymamy kciuki za te dzieciaki, niezależnie od tego, jak ta gala i cała zbiórka pieniędzy się potoczy. I tak we wrześniu ruszają pierwsze grupy, więc my jesteśmy super happy i jesteśmy bardzo zadowoleni, że tacy zawodnicy jak Ty wezmą w tym udział i będą mogły ten wzorzec dobry powielać. Jeszcze ostatnie pytanko, jakbyś miał taką idealny scenariusz walki z Łukaszem Warchołem przewidzieć dla siebie, to jakby to było? Idealny? Idealny. To żeby było dużo wrażeń, mogę nawet coś tam przyjąć, byle nie za dużo, żeby się na mnie nie odbiło. No i oczywiście poddanie na koniec, tak myślę to by było. A jakie? Zobaczymy. Okej. Dziękujemy bardzo w takim razie, widzimy się 15 czerwca, dzięki wielkie.